Hej kochani, zapraszam was na lookbook. To będzie taki lookbook, początek wiosny, coś co robiłam ostatnio, znowu będzie trochę dziewczęco, ale też trochę rockowo, bo dzisiaj jak widzicie mam na sobie czaszki. Mam dzisiaj bluzkę z H&M-u, która jest ze starej kolekcji Divided, którą dostałam od mojej siostry. Bardzo mi się podoba z tego względu, że nie dość, że z przodu ma bardzo ładny dekolt, to z tyłu tak samo, z tyłu też plecy są ładnie odsłonięte. To jest mój dzisiejszy mundurek, czyli jak zwykle mam rozkroszowaną spódnicę do bluzki jasnej. Spódnica jest z Mojito, ma bardzo ciekawą fakturę, rozkłada się w kształt A, także dzięki temu tworzy się proporcjonalna sylwetka. Na dole mam niestety rajstopy, miałam już, nie chodzi w rajstopach, ale jest za zimno, jest 10 stopni dzisiaj, więc musiałam założyć rajstopy. Buty są z But For You, już je dobrze znacie, to są moje buty na koturnie, które są bardzo wygodne, biegam dzisiaj w nich cały dzień i absolutnie mi się noga nie zmęczyła. Do tego mam moją kurtkę ze Stradivariusa, która już jest znoszona, ale ją uwielbiam, im bardziej będzie znoszona, im bardziej będzie zniszczona, to tym lepiej. Włosy mam pokręcone, jak widzicie makijaż jest coś taki naturalny, delikatny, mam tylko mocniejszą pomadkę, którą dostałam od szafki, to jest pomadka Specify, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o biżuterię, to dzisiaj postawiłam na srebro. Mam dwa srebrne pierścionki, jeden jest kryształem, dostałam go od taty, to jest pierścionek Zydberg Kern, a drugi to jest Black Snow, który zamawiałam sobie na Etsy, już wam o nim mówiłam, to jest ręczna robota. I mój standardowy zegarek z kanierką. Na paznokciach mam lakier Sally Hansen, ale oleska musi mi się zrobić. Pacific Blue? Tak jest, Pacific Blue, tato wie, tata dobrze wie. Jeżeli chodzi o torebkę, to mam torebkę z e-torby, z tego co pamiętam. Jedna dziewczyna w Katowicach miała tę torebkę i tak mi się spodobała, że jak wróciłam do Warszawy, to ją sobie zamówiłam. Także kochana, pozdrawiam cię i dziękuję ci za inspirację, bo bardzo mnie zainspirowałaś się do kupienia tej torebki. Jest w kształcie Selmy, ale jest ładniejsza niż Selma, bo ma fajniejszą fakturę. I to tyle, to jest cały mój outfit. Mam nadzieję, że wam się podoba. Zapraszam was już jutro. Pa, pa. Hej kochani, witam was w kolejnym stroju dnia. Dzisiaj będzie coś bardzo, bardzo prostego. Nie wiedziałam zupełnie co założyć, więc rzuciłam po prostu na siebie pierwszą lepszą sukienkę, którą znalazłam w szafie. I to jest taka sukienka, którą kiedyś kupiłam w Reserved. To była z kolekcji letniej. Ja ją też lubię nosić jesienią i zimą i właśnie do tego zakładam sobie jakąś kurtkę, marynarkę. I ta sukienka jest, jak ktokolwiek ją zobaczy, to mówi, że co ty masz na sobie, sukienkę Versace. Ja się śmieję, że to jest moja sukienka Versace, powiedzmy. Ale bardzo podobają mi się jej kolory, kojarzy mi się tak troszkę, nie wiem, z Grecją, troszkę klimaty śródziemnomorskie i uważam, ten niebieski pięknie pasuje blondynkom. Do tego mam rajstopy 40 i kurteczkę z She Inside. Linki oczywiście będziecie mieć na dole. Bardzo lubię tą kurtkę, bo to jest coś pomiędzy skórą a taką bluzą. Na nogach mam konwersy, ponieważ dzisiaj mam sporo biegania, mam jakieś nagrywki na mieście, także musiało być wygodnie, ale wiem, że fajniej wyglądałyby oczywiście buty na obcasie do tej stylizacji. Jeżeli chodzi o dodatki, to mam torbę z Gigi New York, to jest bardzo wyjątkowa torba, bo oprócz tego, że to jest taka klasyczna szoperka z pięknej skóry, w pięknym kolorze, idealna na lato, to jest personalizowana, ponieważ ma moje inicjały tutaj na górze, więc jest to torebka zrobiona w 100% pode mnie. Link oczywiście do tej strony też będziecie mieć na dole. To jest taka moja torebka, z którą teraz chodzę codziennie. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mam pierścionki i zegarek. Dwa pierścionki, jeden z Zydberg Kern, a raczej z Tissiento, a drugi z Parfois z jakiejś wyprzedaży oraz mój standardowy zegarek Kenny w Cole. Makijaż jest dzisiaj bardzo prosty, postawiłam tylko na tusz do rzęs i na różową pomadkę z Revlona. Także to wszystko, zapraszam was już jutro, pa pa! Trzeci i ostatni strój z lookbooku. Dzisiaj mam taki strój bardzo, bardzo dresowy, bardzo casualowy, bardzo zwykły. Biegam po mieście i chciałam założyć coś wygodnego, a dodatkowo jest na zewnątrz trochę zimno, więc postanowiłam, że biorę się tak właśnie byle jak i dresiarsko. Nie każdemu się taki styl spodoba, zdaję sobie z tego sprawę. Włosy zebrałam w taki byle jaki kucyk. Nie chciałam się już dzisiaj myć włosów i układać fryzury, trudno. I jeżeli chodzi o bluzę, to mam taką luzacką bluzę z czachą, która mi się strasznie spodobała. To jest bluza albo z She Inside, albo z Choice, ale to wam podlinkuję na dole, bo muszę to sprawdzić. Spódniczkę mam, to jest mój nowy nabytek z By Insomnia. Taki szary, gruby dres z kolekcji letniej. Ona bardzo fajnie wygląda do gołych nóg, ale niestety dzisiaj musiałam założyć rajstopy, bo jest naprawdę za zimno. Na nogach czerwone konwersy. Tak mi się trochę szkolnie kojarzą, nie wiem dlaczego, ale myślę, że pasują do tego szaro czarnego stroju. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mam mój standardowy zegarek Kenny w Cole i taki fajny pierścionek z kupusa orzeł. Makijaż jest bardzo prosty, tylko tusz na rzęsach i podkład, drobinę bronzera, a na ustach taka nowa kredeczka z Mła. Kolor to Broken Hearted i dostałam tę pomadkę, tą kredkę od Boogie Silver. Tak wygląda cały mój strój. Dajcie znać, która propozycja najbardziej wam się podobała, pierwsza, druga czy trzecia. Piszcie w komentarzach. A jeżeli lubicie lookbooki, jeżeli lubicie stroje dnia, to dajcie kciuki w górę, to wtedy będę nagrywać je jeszcze częściej. Pa!
naszych.